Piotrek Kołakowski, był wiceminister rolnictwa, którego wątki dostrzegliśmy w wielu sprawach, gdzie prowadził dokładnie taką samą działalność jak Piotr Wawrzyk, mianowicie przyspieszał wizy, załatwiał wizy, lobbował w Afryce, lobbował w Azji za konkretnymi osobami, za konkretnymi pośrednikami i ta sprawa jest bardzo rozwojowa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej oraz przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, pan poseł Michał Szczerba. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Panie Pośle, w ubiegłym roku w wakacje usłyszeliśmy o dziesiątkach, tysiącach, a może nawet i dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy mieli kupować wizy na straganach, którzy mieli nielegalnie przekraczać naszą granicę bez żadnej kontroli. Pod koniec roku została powołana komisja śledcza, której pan jest przewodniczącym. Mamy już kilku świadków przesłuchanych, mamy kilka posiedzeń komisji. Co na dziś wiemy o tej aferze? No przede wszystkim wiemy, że była ona wieloaspektowa, czyli mamy wątek korupcyjny, który jest oczywisty, związany z osobą Edgara Kobosa i Piotra Wawrzyka, który przez blisko dwa lata w sposób czynny doprowadzał do tego, że wizy były sprzedawane. I jakby skala tego procederu nie jest do końca jeszcze jawna. Są potwierdzone, jest potwierdzonych 607 przypadków wiz za łapówki, ale mówimy o jednej osobie. Takich procederów korupcyjnych czy korupcjogennych było znacząco więcej i dostrzegamy je w różnych konfiguracjach. Przede wszystkim wezwaliśmy wczoraj na świadka również inną osobę, która jest bezpośrednio związana z rządem PiS, z partią PiS. Jest to Lech Kołakowski, był wiceminister rolnictwa, którego wątki dostrzegliśmy w wielu sprawach, gdzie prowadził dokładnie taką samą działalność jak Piotr Wawrzyk, mianowicie przyspieszał wizy, załatwiał wizy, lobbował w Afryce, lobbował w Azji za konkretnymi osobami, za konkretnymi pośrednikami i ta sprawa jest bardzo rozwojowa. Jeśli wracamy do wczorajszego posiedzenia, no to ambasador Burakowski powiedział, że nie było możliwości, żeby te wizy były sprzedawane na straganach, gdzieś na rynkach, tak jak się to mówiło, no bo jest dwuetapowa weryfikacja, bo konsulaty to sprawdzały. Panie redaktorze, znaczy czym innym jest straganowa sprzedaż zezwoleń na pracę, czym innym jest straganowa sprzedaż zaświadczeń o przyjęciu na studia i to był ten proceder, który obserwowaliśmy na tych obrazach z różnych części świata, szczególnie z Nigerii. To były osoby, które zapewniały pośrednictwo albo w uzyskiwaniu dokumentów, albo w uzyskiwaniu lewych zaświadczeń lub lewych pozwoleń na pracę, które były podstawą do wydania nielegalnej wizy. Oczywiście nikt nie sprzedawał wiz na straganach, bo przecież to konsul dysponuje wklejkami do paszportów. Chodzi o to, że mieliśmy do czynienia z procederem niekontrolowanym dotyczącym tego, że wiza była wydawana w oparciu o nieistniejące przesłanki, czyli brak zabezpieczenia miejsca pracy, czyli fikcyjne miejsce pracy lub też fikcyjne miejsce na uczelni. I to sprzedawano, czego konsekwencją były nielegalne wizy. Taka wiza wydana w oparciu o proceder korupcyjny, o łapówkarstwo, o zakresie finansowania dokumentów, które nie istniały i które nie potwierdzały stanu faktycznego, jest wizą nielegalną. To jest również przestępstwo, co wczoraj dokładnie określił profesor Mikołaj Małecki. Natomiast my mówimy w tej chwili o różnych kanałach przerzutowych i ja chcę tylko przypomnieć, że za rządów PiS-u w ciągu 30 miesięcy, a mówimy o terminie, o dacie, która była podana we wrześniu 2023 roku, Polska wydała w ciągu 30 miesięcy
1 300 000 wiz. I te wizy były wydawane bez żadnej kontroli, w tym sensie, że był uruchomiony program o nazwie Poland Business Harbor, tak zwane dziecko Morawieckiego, czyli wizy biznesowe. I tutaj operatorem była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która wydała bez pozwoleń na pracę. Już nawet tego dokumentu podstawowego nie było, jak jest potwierdzenie przez pracodawcę, że miejsce pracy czeka na osobę. Wydała takich wiz 84 tysiące. A skorelowaliśmy to z danymi Straży Granicznej, z których wynika, że tych osób jechało do Polski 13 tysięcy. Czyli wizy były po prostu przekazywane, ale te osoby nie pojawiały się w deklarowanych miejscach pracy, czyli mieliśmy do czynienia z fikcją, z lewymi wizami. Jednym jak słowem, się odejmie, te osoby mogły skorzystać z tego, że Polska jest w strefie Schengen i po prostu wjeżdżały legalnie do Europy, gdzie tylko chciały. Tak, ale w tych wizach było napisane wprost, że to chodzi o uczestników programu Poland Business Harbor, który gwarantował swoją osobą Mateusz Morawiecki. Więc 70 tysięcy osób z tych wydanych wiz, o których wiemy, po prostu nie pojawiło się w Polsce. Potraktowało to jako kanał przerzutowy, który stworzył rząd i który nie był w właściwy sposób, zabezpieczony. Panie kolejny aspekt, które... No to kolejni świadkowie kiedy? No bo Lech Kołakowski mówi pan, że teraz na najbliższym posiedzeniu i będą sprawdzane wątki jego pośrednictwa, no ale tutaj nie, wydaje się, że... Najbliższe posiedzenie jest 11-12 marca i wtedy już mamy powołanych świadków. To będą współpracownicy Wawrzyka, dyrektorzy Departamentu Konsularnego, którym on wydawał pozwolenia, którzy te bezprawne decyzje, prośby, te polecenia wydawali dalej konsulom. Natomiast do pana Kołakowskiego wrócimy, bo to nie jest tylko kwestia tego, że my o tym wiemy, to również PiS o tym wiedział dokładnie, czym się pan Kołakowski zajmuje. I jak państwo wiecie, no pan Kołakowski nie znalazł się na listach wyborczych, był jednym z tych polityków obok Wawrzyka i innych, co do których udział w aferze wizowej jest oczywisty, ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ostatni wątek, to jest wątek spółek Skarbu Państwa, duże spółki Skarbu Państwa, Orlen, Obajtka, Grupa Azoty, budowały takie inwestycje, czy realizowały takie inwestycje jak Olefiny 3 pod Płockiem, to jest Orlen, czy też Polimery Police, to jest Grupa Azoty. I tutaj też stwierdziliśmy liczne nieprawidłowości, które również dostrzegali konsulowie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mianowicie do grup pracowników, którzy byli ściągani z całego świata, chodzi o kilkanaście tysięcy osób, dopisywane były osoby, które z tymi inwestycjami nie miały nic wspólnego, więc był kolejny kanał przerzutowy, prawdopodobnie również za łapówki, więc ziarnko do ziarnka i okaże się tak naprawdę, że nasza wiedza, którą mieliśmy we wrześniu ubiegłego roku bez komisji śledczej, znacząco się poszerzy i pozwólcie działać państwo komisji śledczej, a w sprawozdaniu końcowym te wszystkie elementy będą uwzględnione, również proces legislacyjny. Panie pośle, kończąc ten wątek, to zapytam jeszcze, no to czy będzie wezwany premier Morawiecki, minister Rau, no bo wydaje się, że to są naturalni kandydaci do tego, żeby wysłuchać ich wersji i tego, co oni wiedzą na temat. Możemy wysłuchać tych wersji, natomiast będą kluczyć, będą mącić, a zeznania innych świadków i zeznania i materiały dowodowe tutaj są kluczowe, więc nie ma potrzeby w tej chwili wzywania ministra Raua, który powie, że nie było żadnej afery, bo to jest narracja pisowska, nie było afery, ale 9 osobom już i w tym wiceministrowi spraw zagranicznych postawiono zarzuty karne. Prokuratura to zrobiła. Wiemy, że byli wszyscy, cały ten proceder był pod kontrolą służb specjalnych, a Wawrzyk siedział jakby nigdy nic do końca sierpnia w fotelu wiceministra spraw zagranicznych, nadal mógł swoją przestępczą działalność uskuteczniać. Mówię o tym osiąganiu korzyści przez osoby trzecie, więc wezwiemy, Morawiecki jest wezwany, Kaczyński jest wezwany, Kamiński jest wezwany, Rau jest wezwany, natomiast przewiduję te przesłuchania na sam koniec, wtedy kiedy skonfrontujemy je i te zeznania i tych świadków ze zeznaniami i z dokumentami, które komisja w tym zakresie już dokładnie zanalizuje.
No to teraz zapytam pana jako przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Węgry wreszcie się zgodziły, prezydent Węgier wczoraj podpisał ustawę, Szwecja jest w NATO. Co to dla nas oznacza? Co oznacza to dla bezpieczeństwa Polski? No jeszcze tak do końca chyba nie jest NATO, bo ten dokument, który podpisał wczoraj nowy prezydent Węgier, musi trafić do Stanów Zjednoczonych, czyli musi zostać odpowiednio przetransportowany. Ja zostałem zaproszony jako przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO na poniedziałek do Brukseli, do kwatery głównej NATO, na uroczystość no, wzniesienia flagi szwedzkiej przed kwaterą główną NATO. Niestety nie będę mógł w tej uroczystości wziąć udziału, ponieważ będę prowadził komisję śledczą, natomiast no to pokazuje, że sojusz jest bezpieczniejszy, że 32 członków sojuszu, wszystkie kraje skandynawskie, to jest przede wszystkim ochrona basenu Morza Bałtyckiego, to jest nasza ochrona ze strony północy i Rosjanie mają problem, bo graniczą w tej chwili z coraz większą liczbą krajów NATO. No, Szwecja jest krajem, który wydaje powyżej 2% PKB na obronność. Jeżeli do tego dołożymy Finlandię, jeżeli do tego dołożymy Norwegię, która posiada de facto nieograniczone zasoby finansowe, które może wykorzystywać na armię, na uzbrojenie, na produkcję, to powiem, że tak, jesteśmy bezpieczni. Czy mamy kryzys w koalicji? Czy dzisiejszy początek posiedzenia Sejmu i to, co się dzieje, to, że marszałek Hołownia przełożył dyskusję na temat praw kobiet, na temat prawa do aborcji na 11 kwietnia, to jest jakieś mocne pęknięcie? Nie, znaczy, czy to jest pęknięcie? No wie pan, no, jak pan mnie, panie rektorze, pyta o zdanie, ja bym chciał głosować nad tą sprawą dzisiaj, jutro. Znaczy, to uważam, że kobiety polskie, dziewczyny czekały na zmianę prawa za długo, za długo, zdecydowanie za długo. I ta ustawa liberalizująca aborcję, zezwalająca na bezpieczną, legalną aborcję do 12 tygodnia, im się po prostu należy. Pamiętamy o wszystkich ofiarach wyroku Trybunału Przyłębskiej i Kaczyńskiego. Te kobiety, które umierały na sepsę, którym nie udzielano pomocy, gdzie były ewidentne wskazania do usunięcia ciąży, która zagrażała życiu. To jest odpowiedzialny PiS i uważam, że to drakońskie prawo, ten drakoński wyrok trzeba po prostu znieść i bardzo bym chciał, żeby w tej sprawie był konsensus, bardzo bym chciał, żeby w tej sprawie również stworzona była większość. Ale tej większości nie stworzymy bez trzeciej drogi, więc skoro już pan marszałek podjął tę kontrowersyjną decyzję, w mojej opinii, opóźnienia lekko prac do 11 kwietnia, to nie ma co robić teraz rejtana, bo ani ja, ani nikt z Koalicji Obywatelskiej nie ma wpływu na decyzję marszałka, bo to on jest jakby dysponentem tych projektów. Wykorzystajmy ten czas, żeby przekonywać posłanki i posłów trzeciej drogi PSL-u Polski 2050 do tego, żeby zbudować większość 50% plus jeden głos dla projektu Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tego, no, co się dzieje i w komisjach, i w bieżących działaniach koalicji, jeśli chodzi o prawa kobiet. Moim państwa gościem w podcaście z pierwszej strony DGP TOK był poseł Michał Szczerba, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.